Chryste, Panie miły, o Baranku tak cierpliwy, wzniosłeś na krzyż ręce swoje, gładząc nieprawości moje. Płacz go, człowiecze mizerny, patrząc, jak jest miłosierny. Jezus na krzyżu umiera. Słońce, jasność swą zawiera. Pan wyrzekł ostatnie słowa, zwisła mu na piersi głowa. Matka, pod nim wraz obliwa, stoi, z żalu ledwie żywa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami i z Duchem. Rozpoczynamy Wielki Post, te dni przygotowania do zbawczej odnowy. Rozpoczynamy od przyjęcia popiołu. Nasza duchowa przemiana dokonuje się przez post, modlitwę i jałmużnę. Pan Jezus podpowiada, jak praktykować. Poprzez te najświętsze ofiary, w której modlimy się o wieczne zbawienie zmarłego Jana Kwiki, polećmy Bogu nasze prośby, zwłaszcza prosząc o tych, którzy walczą o trzeźwość. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam prześwięty post, zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Joela, tak mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego, On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie, może znów się zlituje, pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w róg, zarządzicie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie, zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność. Zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, niemowlęta, niech wyjdzie oblubieniec ze swej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy pańscy, niech mówią: zlituj się, Panie, nad ludem swym. Nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzie jest ich Bóg? A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swej ziemi i zmiłował się nad swym ludem. Oto słowo Boże. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Zmiłuj się, Panie, bo jestem grzeszny. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Zmiłuj się, Panie, bo jesteś grzeszny. Uznaję, bowiem nieprawość moją grzeszną.
Boże przede mną, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Zmiłuj się, Panie, bo stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, nie odbieraj mi świętego ducha swego. Zmiłuj się, Panie, przywódź mi radość Twego zbawienia, wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Zmiłuj się, Panie, bo jesteś mi. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, w imieniu Chrystusa spełniamy posłanictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia, oto Słowo Boże. Bogu chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam ci, oni ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto Słowo Pańskie. Jednym z darów Ducha Świętego to dar umiejętności. A że nasza parafia jest pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego, to realizacja darów Ducha Świętego jest dla nas wyjątkowo ważna. I dlatego na początku Wielkiego Postu pochylmy się na chwilę nad właśnie darem umiejętności. Czyli umiejętności diagnozowania
naszej kondycji, jeśli chodzi o Wielki Post, kondycji duchowej. Pan Bóg zna nas lepiej niż my sami siebie. Pan Bóg wcale nie oczekuje od nas tego, że będziemy Go przekonywać, że jesteśmy tacy czy inni. Pan Bóg o tym wie. Pan Bóg oczekuje od nas tego, czy my, diagnozując siebie, rozpoznając siebie, nasze te pozytywne oczywiście cechy, ale i negatywne, czy my przed sobą potrafimy się przyznać? Czy rzeczywiście dar umiejętności rozpoznawania w nas dobra i niestety zła, czy my z tego daru potrafimy korzystać? Zastanawianie się nad tym i wprowadzanie w czyn w naszym życiu daru umiejętności to oczywiście tylko pierwszy etap, bo nie wystarczy tylko jakby stwierdzić ten fakt, że jestem obdarowany przez Boga darem umiejętności, ale musimy pójść dalej. I dzisiaj na początku Wielkiego Postu też można w tym duchu postawić sobie takie pytanie: jakie cele towarzyszą nam w życiu? Tych celów jest bardzo dużo i z zakresu życia ludzkiego, różnych ludzkich planów związanych może z rodziną, z pracą, może mamy jakieś zainteresowania, które realizujemy również. To są oczywiście cele bardzo różne. To także troska o rodzinę, to troska o dzieci, żeby się wykształciły. A więc rzeczywiście tych celów mamy sporo. Ale dzisiaj dotykamy życia duchowego. Dzisiaj szczególny nacisk kładziemy na nasze wnętrze, na naszą relację z Panem Bogiem. I rzeczywiście, czy przy tych wszystkich naszych celach, które realizujemy, a każdy ma inne, dzieci inaczej sobie planują, młody człowiek, który stoi jakby na progu wyboru, co dalej, jak ma życie wyglądać, będzie miał jeszcze inne cele. Osoby będące już na emeryturze mają jeszcze inne cele. Każdy ma inne. Ale stawiamy pytanie, czy w tych wszystkich celach, które realizujemy, czy tam jest miejsce dla Boga? Na początku Wielkiego Postu stawiamy sobie konkretne pytanie. Bez względu na to, ile mamy lat, na jakim etapie życia jesteśmy i jakie cele w życiu realizujemy, czy jest realizowany przez nas ten cel najważniejszy? Zbawienie naszej duszy. A więc warto pytać też na początku Wielkiego Postu, jakie mam w życiu cele, jakie pragnienia realizuję. Skoro mamy już wyznaczone cele, realizujemy je, no też kolejne pytanie, jak nam to wychodzi, jak nam się to udaje, w jaki sposób te cele realizujemy. Ale nie da się ich realizować, moi kochani, bez metody, która ma nam pomóc. Nie da się pola zaorać gołymi rękami. Potrzebne są do tego narzędzia, sprzęt, żeby pole wydało w przyszłości owoce. I podobnie w naszym życiu, jeśli mamy jakieś zadania, musimy mieć metody. I właśnie dzisiaj w Ewangelii Chrystus konkretnie podaje nam metodę na realizację celu, jakim jest ten cel oczywiście najważniejszy, bo inne też realizujemy. Zbawienie naszej duszy. Osiągnięcie nieba, osiągnięcie wieczności. Już na zawsze, nie na chwilę, ale na zawsze, na całą wieczność. Słyszeliśmy przed chwileczką naukę Jezusa, który mówi o jałmużnie, mówi o modlitwie, mówi o poście. My to znamy co roku w Środę Popielcową. Ten fragment Ewangelii jest czytany. Ale papież Franciszek zestawił bardzo pięknie realizację tych metod, czyli modlitwa, post, jałmużna, z cnotami boskimi, z wiarą, nadzieją i miłością. Bo realizacja tych metod
poprzez samą tylko realizację nic nie daje, to byłoby puste. Realizacja poszczególnych metod ma przynieść owoce. I papież mówi tak, że owocem postu ma być wiara. O co tu chodzi? Pytanie też papież stawia w ten sposób, czy my w ogóle w życiu pościmy. Nie odnosi postu tylko i wyłącznie do czasu Wielkiego Postu, do tych 40 dni, czy może dokładnie 46, bo przypomnę, niedziel się nie wlicza, dlatego w rzeczywistości od dzisiaj do Wielkanocy jest 46 dni. Czy my w ogóle pościmy? Stawia pytanie o piątek. Czy my z motywów religijnych, czyli z miłości do Pana Boga, my pościmy? A jeśli jest mowa o poście, to nie jest ona tylko ograniczona do piątku, ale może są inne jeszcze chwile, sytuacje, wydarzenia w życiu, że ja poprzez post staram się coś osiągnąć. W naszej diecezji na przykład taka inicjatywa powstała, by podjąć post jednodniowy w dowolnym terminie, w dowolnym dniu, w intencji powołań. Widzimy, jaki jest kryzys. Młodzi ludzie nie bardzo chcą oddać się w służbę Panu Bogu i na pożytek ludzki, czyli zbawienia ludzkich dusz. I dlatego właśnie ten post to ma tę właśnie wartość, dzięki której my u Boga wypraszamy łaski. A więc post, jeśli nie jest zbudowany na wierze, moi drodzy, będzie po prostu nie miał sensu. To będzie wtedy dieta, która ma przynieść owoce takie, że schudnę, lepiej się poczuję, będę może zdrowszy. Post bez motywacji związanej z wiarą w Pana Boga nie ma sensu. Pamiętamy postawę faryzeusza, który modlił się w świątyni i mówi: Panie Boże, tuż od siebie dodam, jaki ja jestem wspaniały, zachowuję post 2 razy w tygodniu, modlę się, daję jałmużnę. Popatrzcie, post, modlitwa, jałmużna, to o czym dzisiaj mówi Chrystus w Ewangelii, ale jego nie pochwalił Jezus, bo w tych praktykach, w poście, w modlitwie, w jałmużnie nie było wiary w Pana Boga, bo gdyby była, nie wzgardziłbym drugim człowiekiem. Następnie owocem modlitwy, moi drodzy, ma być nadzieja. Iluż z nas nie modliło się w jakiejś konkretnej sprawie? Może kiedyś o zdany egzamin, może ktoś się modlił o dobrego męża, o dobrą żonę, a może o zdrowie, tak bardzo modliliśmy się i rzeczywiście przypomnijmy sobie, czy w czasie modlitwy nie towarzyszyła nam nadzieja, że Bóg spełni moją prośbę. Rzeczywiście modlitwa bez nadziei też byłaby pusta. I teraz mówi Pan Jezus jeszcze jedną ważną rzecz przy tej okazji. W innym miejscu mówi tak: nie troszcie się zbytnio o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, w co się mamy ubrać. Nie troszcie się zbytnio, bo Pan Bóg wie, czego wam potrzeba. A więc, moi drodzy, trzeba się modlić o dary, o łaski, które są mi w tym momencie potrzebne, ale Chrystus przestrzega nas, żebyśmy zbytnio się nie troszczyli, żebyśmy w tej modlitwie też zostawili miejsce dla Pana Boga. Prosimy o to, o na pewno dobre rzeczy, ale powinniśmy za każdym razem dodać: ale nie moja wola, ale Twoja, Panie Boże. Tego też nas uczy Chrystus. Przypomnijmy sobie, kiedy Pan Jezus modli się w Ogrójcu. Nawiasem mówiąc, ojcowie Sercanie wczoraj mieli swoje święto zakonne, święto modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. I o co Jezus prosi w tej modlitwie w Ogrójcu? Ojcze, jeśli to jest możliwe, oddal ode mnie ten kielich,
ale za chwilę dodaje, ale nie moja wola, ale Twoja wola niech się spełni. O taką modlitwę chodzi. Bo jeśli człowiek rzeczywiście podejdzie do modlitwy w ten sposób, że ja będę tak się modlił, że zmuszę Pana Boga, żeby spełnił moją wolę, bo ja uważam, że to jest dla mnie najważniejsze i najlepsze. Nie ma lepszej rzeczy w moim życiu. I tak się zaangażuję w ten cel, który chcę osiągnąć, tę troskę o jakiś cel, że tam już nie będzie miejsca dla Pana Boga. Bo tak musi być, bo ja tak postanowiłem. Pan Bóg tu już musi wykonać tylko moją prośbę. Nie przyjmuje do wiadomości, że może być inaczej. Wiemy dobrze, że nie wszystkie pragnienia w naszym życiu się spełniają. Nie wszystko, o co prosimy, Pan Bóg nam daje w tym momencie. I teraz, kiedy człowiek podejdzie do tej troski właśnie zbytnio, to kiedy przyjdzie rozczarowanie, kiedy nie spełni się moja prośba, może przyjść zły duch i powiedzieć: popatrz, Bóg cię nie kocha, tak go prosiłeś przecież o dobre rzeczy, a Bóg ci tego nie dał, bo Boga nie ma. Popatrz, jakie niebezpieczeństwo zbytniej troski o swoją przyszłość, gdzie nie ma miejsca dla Pana Boga, że jednak Pan Bóg wie lepiej, chociaż może nawet to jest trudne do przyjęcia, że w tym momencie inaczej jest niż ja bym chciał. Ale Bóg wie lepiej, bo Bóg patrzy nie tylko na ten moment naszego życia, ale Bóg patrzy na nasze zbawienie i czasami przez cierpienie, przez trud Pan Bóg nas doprowadza, czasami trudną drogą, właśnie do dobrego celu. Nie zapomnę też, może tu się podzielę swoim doświadczeniem, pewnie ksiądz Marek również mógłby tak tutaj się tym doświadczeniem podzielić. Moją pierwszą parafią proboszczowską była parafia Wasylów, gdzie nie było nawet 500 osób. I jeszcze na terenie właśnie PGR-owskim, same PGR-y, gdzie ludzie sami nie mieli z czego żyć. I tak rzeczywiście na początku: Panie Boże, ale dlaczego ja do tej parafii? A dzisiaj Bogu dziękuję. Bogu dziękuję, że tam byłem. Że mogłem być z tymi ludźmi, jakby doświadczyć tego życia bardzo, bardzo skromnego, ale dzięki dobroci ludzkiej również, moi drodzy, w ciągu 4 lat udało się Kościół jeszcze zbudować. A więc Pan Bóg posyła do trudnych rzeczy, ale i daje pomoc. I chociaż my dzisiaj wydaje nam się, że powinno być inaczej, że nasze plany były inne, nasze pragnienia były inne, a Pan Bóg daje inaczej. Dopiero po czasie się okazuje, że Pan Bóg miał właśnie wspaniały plan. A więc nie troszczmy się zbytnio. Dajmy w naszej modlitwie miejsce na działanie Pana Boga. I jałmużna. Jałmużna bez miłości nie ma sensu. Będzie zwykłym tylko datkiem, bezowocnym. A więc kiedy dajemy jałmużnę, musimy mieć przed oczyma drugiego człowieka. Że ta jałmużna to jest dar mojej miłości dla tego człowieka. Jeśli odrzemy jałmużnę z miłości, jeśli jałmużna nie będzie zwiększać mojej miłości, będzie tylko zwykłym datkiem, bezowocnym. Dlatego też Chrystus mówi takie słowa, przytacza je święty Paweł w liście, w Dziejach Apostolskich. Mówi Chrystus: więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Mamy swoje doświadczenie, moi kochani. Rzeczywiście tyle już do tej pory składaliśmy ofiar, czy to na tace, na utrzymanie parafii naszej, czy chociażby ostatnio, by pomóc w Turcji tym, którzy zostali poszkodowani z racji trzęsienia ziemi, czy jeszcze inne akcje, które są organizowane, i my tę ofiarę, tę jałmużnę składamy. Pamiętajmy, że za tą jałmużną kryje się konkretna pomoc konkretnemu człowiekowi czy jakiejś społeczności. Jeżeli tak będziemy rozumieli jałmużnę, to ona będzie w nas kształtowała jeszcze większą miłość do bliźniego.
A więc starajmy się, by Wielki Post, który przeżywamy, był właśnie tym czasem, że kiedy podejmujemy jakieś wyrzeczenie, to on ma, to wyrzeczenie ma przynieść jeszcze większą wiarę i zaufanie w Bogu. Jeśli się modlimy, to zawsze, żeby była w nas nadzieja na przede wszystkim zbawienie naszej duszy. Umiejmy również przyjmować w naszym życiu to, co trudne. Jeśli będziemy dawać jałmużnę, to w tej jałmużnie zobaczmy twarz drugiego człowieka. Dokonam teraz poświęcenia popiołu. Drodzy bracia i siostry, pokornie prośmy Boga, aby pobłogosławił popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty. Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają, starają się zadośćuczynić za grzechy. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby. Udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem. Niech wytrwają w 40-dniowej pokucie, aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Bardzo gorąca prośba do wszystkich pań, żeby można było na głowę nasypać, a nie na czapkę popiołu, to bardzo proszę jakoś tak umożliwić ten fakt. W modlitwie powszechnej zanieśmy do Pana Boga nasze prośby. Ufając Jezusowi, że spełni nasze obietnice dane nam, prośmy Go, obdarzenie ludzkości trwałym pokojem. Ciebie prosimy, wysłuchaj. Umocnienie Kościoła pokojem Chrystusowym. Ciebie prosimy, wysłuchaj. Dar pokoju dla cierpiących. Ciebie prosimy, wysłuchaj. O spokojną ufność dla zbliżających się przez fizyczne lub psychowe, duchowe ciosy. Ciebie prosimy i wysłuchaj. Prosimy łaskę życia wiecznego zmarłego świętej pamięci Jana Kwiki. Ciebie prosimy i wysłuchaj. Panie Jezu, który dajesz nam pokój, jakiego świat dać nie może, napełnij nasze serce serdeczną miłością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz. Anioł smutku Cię, skąd by świat pocieszał? Przyjdź mój Jezu, przyjdź.
Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, niech Pan z Wam Twoich na cześć i uwielbienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, przyjmij ofiarę, którą uroczyście rozpoczynamy, Wielki Post. Wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, byśmy sami pełni pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady i oczyszczeni z grzechów, mogli stanąć, mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem. Górę serca wznosi. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Śpiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosana na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosana. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia, kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i nam daj udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze, Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby nam odpuścił grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo, podejmę. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, odbacz nas. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jezu miłości Twej, ukryty w hostii tej, wielbimy cud, żeś się pokarmem stał, żeś nam swe ciało dał, żeś skarby łaski zlał na wierny lud.
żeś się pokarmem stał, żeś nam swe ciało dał, żeś skarby łaski slał na wierny lud. Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów swych zraniły Cię, w ucznią, co w Bogu tkwi, otwierasz serca drzwi, by w Twojej boskiej krwi obmyły się. W ucznią, co w boku tkwi, otwierasz serca drzwi, by w Twojej boskiej krwi obmyły się. I w boskim sercu tam schronienie dajesz nam, o Jezu mój, by aby nas żądłem swym wróg nasz nie dotknął w nim, by się przed piekła złem lud ukrył Twój. Aby nas żądłem swym wróg nasz nie dotknął w nim, by się przed piekła złem lud ukrył Twój. Módlmy się, miłosierny Boże, spraw, aby przyjęty sakrament umocnił nas w pełnieniu pokuty, aby nasze wyczerczenia podobały się Tobie i przyniosły nam odnowienie duszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby Bogu ogromić raczy. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieski zastępu, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki. Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba, płakać za grzechy człowiecze potrzeba. Ach, ach, na krzyżu umiera Jezus, oczy swe zawiera. Najświętsze członki i wszystko ciało okrutnie zbite na krzyżu wisiało. Ach, ach, dla Ciebie, człowiecze, z boku
krew Jezusa ciecze.